Hej, cześć, siemanko, moi drodzy, witam was wszystkich bardzo, bardzo serdecznie, z tej strony Rogalik, witam was w kolejnym materiale na moim kanale. Jako że w poprzednim materiale bardzo zaintrygowały was cheaty na telefon, także w tym odcinku pokażę wam, jak to tak naprawdę działa i kto za tym stoi, że takie cheaty tutaj działają. Także serdecznie zapraszam was do oglądania i pamiętajcie, jeśli film wam się spodobał, zostawcie łapkę w górę pod tym filmem i subskrypcję na kanale, jeśli jeszcze nie subskrybujesz. Ja serdecznie was zapraszam, od razu mówię, że gardzę cheaterami i pluję na takich śmieci, no ale niestety trzeba się z nimi czasami uporać. Okej, a więc niewątpliwie bohaterem tego odcinka będzie Coin, który jest twórcą tego cheata, który właśnie w tym momencie pojawia wam się na ekranie. Jest to dosyć fajny cheat, obchodzący wszystkie, dosłownie wszystkie antycheaty, ponieważ za chwilę pokażę wam, że nawet na SA może się taki człowiek teleportować i po prostu strzelać sobie do zawodników z pleców. Zaraz to, za chwileczkę to zobaczycie, ale najpierw przejdę do szczegółów. Tak, cheaty na telefon są możliwe i właśnie tu w tym momencie pokazuję wam je na ekranie. Ten twórca Coin wyśmiewa się tak naprawdę z pro sceny i cały czas robi jakieś jawne dowody na graczy, którzy używają cheatów podobnych do jego na pro scenie i też za chwileczkę będziecie mogli to zobaczyć na ekranie, ponieważ robi on pro Overwatche, gdzie sprawdza Flusze i Shoxa i jak fajnie cheatują i jak działałoby to pod jego cheatem i tak naprawdę ujawnia wszystkie słabości wszystkich emloków Shoxa oraz Fluszy w niektórych filmach. Także za chwileczkę to zobaczycie, a ja najpierw wam powiem, jak takie cheaty działają. Wykonując całkiem odrębny research wśród moich kolegów, którzy studiują informatykę i mają dosyć dobre doświadczenie w kodowaniu, dowiedziałem się, że takie cheaty działają łącząc się bezpośrednio z serwerem. Ten serwer wysyła do nich takie informacje jak do gracza, lecz wysyła to na telefon i wysyła to w całkiem innym trybie. Nie jako gracz, tylko po prostu jako jakiś spectator bądź cokolwiek i na przykład te cheaty, które są na ekranie, pokazują wam radar, w którym możecie zobaczyć swoich przeciwników. Ale to nie wszystko, ponieważ ten serwer potrafi wysłać informacje również o każdym położeniu każdego gracza na mapie. Jeżeli będziemy grali 5-5, będziemy mieli na radarze 5 graczy przeciwnej drużyny i będziemy mogli bezpośrednio sygnałami dźwiękowymi dowiedzieć się, na jaki bombsite się kierują i w jakie miejsca wchodzą. A więc mając słuchawki podłączone zarówno do telefonu, jak i do komputera, co jest możliwe, można dowiadywać się sygnałami dźwiękowymi, gdzie nasi przeciwnicy i jak wchodzą, czy raszują, czy powoli, czy na shifcie i tak dalej, bez patrzenia tak naprawdę na telefon możemy sobie cheatować z radarem. Oczywiście Silent Aim i inne tego typu cheaty również wchodzą w grę, no ale jak wiecie, takie cheaty na przykład jak wallhack na LANie i na tych największych serwerowych turniejach by się nie sprawdzały. Okej, puszczę wam teraz dwa filmy, czyli Pro Overwatch, Shoxa i Flushy i sami ocenicie, czy ci gracze mogą być odpaleni, czy też nie. Coin wyjaśnia tam bezproblemowo, jak działają te cheaty, które on tworzy i jak działają cheaty Flushy, kiedy to on aimlockuje, bądź cheaty Shoxa, kiedy to on aimlockuje i jak sami zobaczycie na ekranie, jest to naprawdę bardzo, bardzo dziwne. Na początku tego filmiku macie ukazanego aimlocka Flushy podczas meczu Steam Envy US. Tak jak widzicie, Flusha aimlockuje zawodnika znajdującego się w przejściu pomiędzy B a wentami, gdzie tutaj Coin pokazuje, dlaczego tak się stało i jak zadziałał jego aimbot. Pytając moich kolegów z uczelni, jak to działa, mogli mi odpowiedzieć tylko w ten sposób, że na przykład ESP, czyli taki aimbocik, ESP to jest ogólnie WH, ale taki triggerbot mógł zadziałać podczas nadejścia na jakąś teksturę, jeśli na przykład przeciwnik wszedł na teksturę, to wtedy mógł zadziałać taki aimbot ESP, dzięki czemu Flusha mógł bez problemu nacisnąć sobie taki guzik do aimlocka i taki aimlock mu się uruchomił dosłownie w tym momencie, jak przechodził zawodnik drużyny Team Envy US na górę. Także sami zobaczcie sobie, Coin tutaj pokazuje, jak właśnie przechodzi zawodnik i jak uaktywnia się to ESP. Drugim filmikiem jest Team Pro Overwatch Shoxa, który to w tym momencie pokazuje Coin, jak działał ten aimlock podczas meczu Teamu Envy US w meczu z Cloud9 i tak jak sami widzicie, tak aimlock zadziałał Shoxa jak ten tutaj Coina, tak jak widzicie. Zaraz Coin pokażę wam, jak działa jego aimbot i tak jak widzicie na ekranie, sami ocencie, czy Shox wcheatował w tym meczu, czy może też nie i napiszcie to w komentarzu. Na końcu tego filmiku jeszcze pokażę wam, jak nasz główny bohater tego filmu, czyli Coin, zachowywał się na SA, gdzie po prostu teleportował się na plecy naszych przeciwników. Sami zobaczcie, jak to działa i jak bez problemu na najgorszym antycheacie dla cheaterów na SAI bez problemu mógł się bez problemu teleportować i zabić swojego przeciwnika w plecy. Sami zobaczcie.
bush lot. On playground. Two lot. One claw. Pushing connector. Oh, connect. Where are you? What? He's outside what the map. What the fuck? What how the fuck, did he guys? Get there? He's outside the map. How? What do you mean, where? How did you get there? Over the bridge. Look to your left. Bridge. No, to your right. He is. He's on top of bush. Look up there. Up, up, up. What the fuck? What the fuck? Także dzięki temu filmikowi możecie zobaczyć, że na pro scenie mogą znajdować się również cheatery. Nie mi tutaj nikogo osądzać i również Overwatch Flushy i Shoxa może być dziwny, ale no nie mnie tutaj nikogo osądzać, nie zostali zbanowani przez system VAC, który oczywiście jest cheatem i nie działa na cheaty, które powinien działać, czyli na te bardziej płatne. I dzięki temu możecie zobaczyć, że nawet na pro scenie mogą znajdować się cheaterzy, którzy korzystając z tych cheatów zarabiają naprawdę wielkie i niesamowite pieniądze. Nawet sygnały dźwiękowe mogą dawać znak graczom, że coś jest nie tak i gdzieś na przykład przeciwnik nam wchodzi. Ale sami widzicie, że Valve nie opłaca się nic z tym robić. Jeżeli was też wkurwiają cheaterzy na matchmakingu, facecie bądź SA, bo ponieważ też chcecie sobie normalnie pograć i wbić jakąś wyższą rangę, to też dajcie łapkę w górę pod tym filmem. Tutaj możecie zobaczyć sobie, jak coin rujnuje nam grę i proplayerzy również z nim. Także dzięki wam bardzo za oglądanie, mam nadzieję, że film wam się podobał i mam nadzieję, że zostaniecie na dłużej, klikniecie łapkę w górę pod tym filmem oraz subskrypcję na moim kanale. Dzięki wam bardzo jeszcze raz za oglądanie, trzymajcie się, na razie siemanko, pozdrowionka, peace!